Andrzej Duda z wizytą w Zielonej Górze. Gdzie mieszkacie Państwo? W pięknym mieście. I mówię to jako Krakowianin. Pierwszy dzień zmagań gimnazjalistów. Jak uczniowie mówią, że było łatwe, to znaczy, że efekt będzie inny. Voucher na innowacje. Wdrażanie innowacji jest to proces niezwykle kosztochłonny. Agnieszka Hałas, dzień dobry. Zaczynamy Kronikę Lubuską. Andrzej Duda, to się uda, między innymi takie hasła było słychać na Starówce w trakcie wizyty w Zielonej Górze kandydata Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta RP. Duda spotkał się z wyborcami przed Muzeum Ziemi Lubuskiej. Później wszyscy zgromadzeni wybrali się pod ratusz. W czasie przemówienia Andrzej Duda skupił się na 8 latach rządów PO i 5 latach prezydentury Bronisława Komorowskiego. Jak podkreśla, Polska potrzebuje naprawy. Wczoraj w Gorzowie, dziś w Zielonej Górze wizyta Andrzeja Dudy na ziemi lubuskiej zaplanowana jest co do minuty. Razem spacerujemy, nie zatrzymujemy. Wczoraj mieliśmy 2 spotkania, dzisiaj mamy kolejne 5, wszystkie miasta stołeczne. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości na prezydenta Rzeczpospolitej odwiedził 2 stolice lubuskiego. Dziś rano był też w Sulechowie. Spotkanie z mieszkańcami w Zielonej Górze było kluczowe, chociażby z tego powodu, że miesiąc temu właśnie w Winnym Grodzie w wyborach samorządowych Prawo i Sprawiedliwość pokonało Platformę Obywatelską. Andrzej Duda! Spotkanie Andrzeja Dudy z mieszkańcami rozpoczęło się przed Muzeum Ziemi Lubuskiej. Andrzej Duda! Po lewej jest katedra, po prawej tutaj... Te zdjęcia pokazują, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości w Zielonej Górze może myśleć o dużym poparciu. Młody, energiczny, wykształcony, ma już doświadczenie polityczne. I jest dużo zmienić, dlatego trzeba głosować na Andrzeja Dudy. Liczę na dobre zmiany, tak? Dlatego, że jestem dużą rodziną, mam 3 dzieci i za 2 lata obawiam się, że będę musiała się modlić, żeby moje dziecko się nie uczyło, bo nie będzie mnie stać po prostu na studia. To jest właśnie decyzja polityczna. Centrum spotkania z mieszkańcami zorganizowano przed ratuszem. Tam Andrzej Duda wygłosił krótkie przemówienie. Skupił się głównie na 8 latach rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u i 5 latach prezydentury Bronisława Komorowskiego. Ta ekipa niczego dobrego już dla Polski nie zrobi. Kandydat Prawa i Sprawiedliwości wytykał koalicji rządzącej złe zarządzanie służbą zdrowia, wiele mówił na temat dobijania polskiej gospodarki i wreszcie o młodych ludziach, którzy wyjeżdżają z kraju. Mówią, nie ma tutaj dla nas żadnej perspektywy. Tu nie ma pracy, tu nie ma godnej płacy. Tutaj jak tu założyć rodzinę, jak normalnie żyć, a my chcemy. My chcemy żyć tak, jak to widzimy w internecie, w telewizji. Andrzej Duda spędził z mieszkańcami Zielonej Góry blisko godzinę. Z Winnego Grodu Dudabus pojechał do Nowej Soli. Dziękuję bardzo, do zobaczenia, dziękuję. Pierwszy dzień zmagań gimnazjalistów. Uczniowie 3 klas zmierzyli się dziś z przedmiotami humanistycznymi, jutro część matematyczno-przyrodnicza, a na koniec języki obce. Wyniki zadecydują o tym, do jakiej szkoły średniej dostaną się przyszli absolwenci. Trzymając kciuki, zajrzeliśmy do gimnazjum nr 6, gdzie po egzaminie z historii i WOS-u humory zdecydowanie dopisywały. Po egzaminacyjnym debiucie emocje w gimnazjum nr 6 powoli opadają, jednak to dopiero początek maratonu, który wieńczy 3-letnią naukę. Dzisiaj humanistyczne, polski, WOS historia, jutro matematyka, tak? Matematyka i ścisłe, biologia i w ogóle, potem języki. Wyniki egzaminów to efekt 3-letniej wspólnej pracy uczniów i nauczycieli. Nasi nauczyciele przygotowują nas do tego, ucząc nas w szkole, ale my też powinniśmy sobie powtórzyć co nieco przed egzaminami, żeby się lepiej do tego przygotować. Przed finałem jednak pracy nad sobą znacznie więcej, nie tylko we własnym zakresie. Przed egzaminami te przygotowania są wzmożone, uczniowie mają dodatkowe zajęcia, dodatkowe fakultety dla chętnych, przed lekcjami, po lekcjach i dodatkowe formy przygotowań w formie testów.
Dziś testowani również nauczyciele i ich umiejętność przekazywania wiedzy oraz wiara w sukces ucznia. Niebagatelną rolę grają tu również zdolności organizacyjne. 210 uczniów, 13 komisji, także organizacyjnie jest to bardzo duże przedsięwzięcie. To przedsięwzięcie zaważy na przyszłości gimnazjalistów, bo w 50% od tego egzaminu zależy, do jakiej szkoły średniej się dostaną. Chciałam iść właśnie do liceum na profil medyczny. Po gimnazjum idę do technikum, ekonoma, ale jeszcze nie wiem na jaki profil. Po teście z historii WOS-u nadzieje na sukces całkiem spore. Jak uczniowie mówią, że było łatwe, to znaczy się, że efekt będzie inny. Natomiast jak mówią, że trudne, to znaczy się, że dobrze poszło, ale takie pośrodkowane były opinie uczniów, także jesteśmy dobrej myśli. Dobrej myśli również uczniowie. Na korytarzach szóstki próżno szukać zestresowanych czy zapłakanych. Szkoła z wynikami egzaminów gimnazjalnych od lat plasuje się w pierwszej dziesiątce w województwie. Test poszedł mi w miarę łatwo. Większość zadań wynikała z tekstu. Ten optymizm zweryfikują wyniki, które powinniśmy poznać w połowie czerwca. Aleja Wojska Polskiego od jutra przejezdna. Stare podkłady kolejowe i tory zniknęły i w ich miejsce pojawiły się nowe elementy. Jutro drogowcy umożliwią przejazd przez tory. Na wysokości osiedla Leśnego wprowadzony zostanie ruch wahadłowy. Do tej pory obowiązywał tam zakaz przejazdu. Na obecnym etapie robót jesteśmy z pracami zgodnie z harmonogramem, tak było zakładane. Nie ma jako takiej opóźnień. Do wieczora, tak jak jest w harmonogramie, mamy przymkniętą drogę, asfalt wystygnie, możemy puścić samochody. Mamy projekt organizacji ruchu zatwierdzony przez wszystkie władze lokalne, przez dyrekcję GDAKI. Oznakowanie zgodnie z projektem odebrane jest, na kierowcy są różni, prawda? No, mamy tutaj tablicę przy zjeździe z ronda, tu mamy tablicę przy zjeździe z ronda, na światło mamy tablice informacyjne, no kierowcy jadą, tak? Ten przejazd, który jest zabudowany, to jest w sumie najnowocześniejszy przejazd, jeśli chodzi o nasz kraj. To jest w systemie Tinesa, system ściągnięty z Holandii. Zabudowana płyta żelbetowa, monolityczna. Tu akurat w tym przypadku mamy 21 metrów, czyli mamy 3 płyty szóstki, 1 płytę trójkę. Płyta jest osadzona na podbudowie z niesortu. Mamy płytę osadzona na cienkiej warstwie wyrównaczy betonu. Szyna jest w kanale i zalewana żywicą poliuretanową z dodatkiem korka, że tworzy to elastyczne mocowanie szyny w kanale. Łężyce obiegły plotki, że władze miasta pod oknami mieszkańców wybudują spalarnię. Dementujemy je i uspokajamy. Szykuje się rozbudowa oczyszczalni ścieków, przy której od dawna już działa spalarnia. Oczyszczalnia jest położona z dala od domostw i absolutnie nie zagraża środowisku. Ta oczyszczalnia ścieków w Łężycy obsługuje całą nową, dużą zieloną górę. Trafia tu około 22 tysiące metrów sześciennych ścieków na dobę, z czego uzyskuje się około 60 ton suchej masy. Te 60 ton, gdy idzie na suszarkę, jest odwadniane na suszarce i uzyskujemy około 14-15 ton peletu. Władze miasta w Łężycy planują kolejne inwestycje. Jest to rozbudowa oczyszczalni ścieków w zakresie instalacji fermentacji osadu wraz z wykorzystaniem biogazu oraz układem kogeneracji. Za tymi technologicznie zaawansowanymi terminami kryje się ekologia. Dzięki biogazom oczyszczalnia zyska energię elektryczną, która pokryje całkowicie jej zapotrzebowanie. Inwestycja jest ze wszech miar proekologiczna. Stąd zdziwienie władz miasta, gdy doszły ich słuchy, że Łężyce obiegła plotka o tym, że pod nosami mieszkańców powstanie spalarnia. Nie ma tu nic mowy o jakiejkolwiek spalarni. Spalarnia w Łężycy istnieje już od 2009 roku. Została zbudowana z unijnych pieniędzy i do tej pory nikt nie skarżył się na uciążliwe zapachy. To są kompletnie zamknięte obiekty, które żadnych uciążliwych oddziaływań na mieszkańców nie mają. Mieszkańcom nie zagraża również wizja spalania śmieci czy odpadów medycznych, bo spalarnia nie jest przygotowana do tego ani pod względem formalnym, ani technicznym. Jest to obiekt ta spalarnia, o której mówimy, dedykowany tylko i wyłącznie do spalania komunalnych osadów ściekowych. Mieszkańcy Łężycy mogą spać spokojnie.
nawet przy otwartym oknie. Voucher na innowacje. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej wspólnie z lubuskimi ośrodkami badawczo-rozwojowymi startuje z projektem adresowanym do małych i średnich przedsiębiorstw. Voucher umożliwia przedsiębiorcom przeprowadzenie specjalistycznych badań, które wskażą, czy proponowane przez nie produkty mają szansę zwojować rynek. Koszt badań pokrywa OPZL. Reprezentanci wszystkich lubuskich ośrodków badawczo-rozwojowych przy jednym stole. To też świadczy o wyjątkowości tego projektu. Każdy z lubuskich parków technologicznych zajmuje się odmiennymi gałęziami nauki. Stąd też oferuje wsparcie dla określonych przedsiębiorców. Dzięki projektowi Voucher na innowacje i współpracy wszystkich lubuskich parków przedsiębiorcy zyskają możliwość skorzystania ze specjalistycznych badań, które wskażą, czy proponowane przez nich produkty mają szansę zaistnieć na rynku. Wdrażanie innowacji jest to proces niezwykle kosztochłonny. Trzeba też powiedzieć, że wiąże się z dużym ryzykiem. Nie każdy pomysł przedsiębiorcy jest sprawdzany rynkowo i może zaistnieć, zdobyć uznanie klientów. W skrócie działa on na takiej zasadzie. Mali i średni przedsiębiorcy działający na przykład w branży spożywczej chcą na rynek wprowadzić nowe innowacyjne produkty. Przed wejściem na rynek oczywiście potrzebne są analizy techniczne, ekspertyzy oraz szereg specjalistycznych badań. To kosztuje i to nie mało. I tu właśnie pomoże voucher. Musiałam się zwrócić do ośrodka z zapytaniem o to, co chcieliby osiągnąć, co chcieliby zrobić, jaki problem swój technologiczny rozwiązać, czy ewentualnie jaki nowy produkt znaleźć. W tym momencie my to weryfikujemy, też pod względem formalnym. Nabór wniosków o voucher rozpoczął się dziś i potrwa do 5 maja. Kwota na jeden voucher nie może być wyższa niż 100 tysięcy złotych. Program pilotuje Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Odznaczona srebrnym medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis, zdobywczyni paszportu polityki i czterokrotna laureatka Nagrody Czytelników Nike. Olga Tokarczuk przyciągnęła wczoraj do BWA tłumy. Podczas spotkania promowała swoją najnowszą powieść historyczną, Księgi Jakubowe. Praca nad nią trwała rzekomo 12 lat. Dziś Olga Tokarczuk święci triumfy na arenie polskiej sceny literackiej, ale niewielu wie, że jej przygoda ze słowem i twórczymi poszukiwaniami zaczęła się w Lubuskiem. Laureatka literackiej Nagrody Nike urodziła się w Sulechowie, a dzieciństwo spędziła w Klenicy. Tam miałam dzieciństwo nietypowe zupełnie. Dzieciństwo w parku koło tego pałacu, w bardzo nietypowej też, w takim środowisku niezwykle twórczym. Moi rodzice byli tam nauczycielami i tam się dużo działo. Także od dzieciństwa miałam kontakt z teatrem takim amatorskim, z dużą ilością ludzi i przede wszystkim z przyrodą. Wczorajszy wieczór zarezerwowała dla Zielonogórzan. W BWA promowała swoją ostatnią książkę na pograniczu historii i literatury, Księgi Jakubowe. Ta objętość trochę mnie odstraszała, ale to spotkanie było na tyle interesujące, tak wiele usłyszałam o tej książce, tak mnie zaintrygowała, że spełniło chyba swoje zadanie. Na pewno będzie to książka, którą kupię sobie. Tokarczuk nad badaniami do książki spędziła rzekomo 12 lat. To niemal 1000 stron, kilkadziesiąt wątków i postaci. Z ogromną dbałością szczegóły przedstawia realia połowy XVIII wieku. Architekturę, ubiory, zapachy. Przy tej ostatniej książce kilkanaście razy mi się zdarzało, że wyrzucam już to wszystko i że nie chcę się tym dalej zajmować. A takie kryzysy jakoś przechodziły powoli, potem wracałam do tych rozrzuconych papierów. Tokarczuk tym razem wielbicieli swoich książek czarowała słowem mówionym. Do BWA przyciągnęła tłumy. Już bieguni czy dom dzienny, dom nocny zrobiły z niej literacką gwiazdę. Dziś po napisaniu Ksiąg Jakubowych jej pozycja w panteonie polskiej literatury współczesnej jest nie do podważenia. Cieszy się zasłużoną popularnością, taką popową, można by powiedzieć. Stała się rozpoznawalną osobą. To jednocześnie jest niebywale interesującą też postacią, ale to, no jest jakby, to jest ważne. Nie? Jak się robi spotkanie autorskie, to wiadomo, że osobowość autora jest ważna. Kto poszukuje odpowiedzi na pytania o dzisiejszy kształt naszej części Europy, może to zrobić razem z autorką, sięgając po Księgi Jakubowe. I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Kroniki Lubuskiej. Już za chwilę tradycyjnie pogoda, sport i powiększenie, na które dzisiaj zapraszam w imieniu Łukasza Chybińskiego. Jego gościem będzie Bogusław Wątor, poseł Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Zostańcie Państwo z nami.